Hej, hej, hej! Witam Was ponownie na moim kanale Kajak Klocki. Dziś będziemy otwierać okienka z numerkiem 15 w kalendarzach adwentowych Lego Friends i Lego Harry Potter. Można by zaśpiewać tą piosenkę coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, bo rzeczywiście święta zbliżają się wielkimi krokami. Nie, grudzień jest bardzo ładnym świątecznym miesiącem, ale ma jeden minus. Strasznie szybko mija. Chodźmy otwierać kalendarze. Rozpoczynamy od kalendarza z serii Lego Friends. Szukamy szybko okienka numer 15. Jest tutaj. Może nawet Wam przysunę dzisiaj. Na blacie w kuchni znalazło się okienko numer 15. Zatem otwieramy szybciutko, żeby zobaczyć dzisiejszą niespodziankę. Oj, uroczy kotek. Naprawdę zaskakuje mnie ten kalendarz. Jak na początku grudnia raczej faworytem był kalendarz Lego Harry Potter, tak dziś wydaje mi się, że znowu może otrzymać punkcik. Spójrzcie tylko na tego słodziutkiego kotka. Czyż nie jest uroczy? Chodźmy szybko złożyć zawartość. Zabieram nożyczki i otwieram woreczek. Kotek jest uroczy, naprawdę. Już Wam pokazuję z bliska. Spójrzcie na niego. Przesłodki. Piszcie mi w komentarzach, czy macie jakieś zwierzątko w domu? Piszcie mi zatem, czy należycie do teamu piesków, czy do teamu kotków. A być może jesteście jednocześnie w teamie piesków i kotków. Bardzo jestem ciekawa. Piszcie mi zatem, jakie macie zwierzątka, czy macie pieski, czy macie kotki, czy może jakieś inne zwierzątka jeszcze. Ja miałam niedawno jeszcze chomika, ale niestety już nie ma go z nami. Napiszcie mi również, jakie imiona mają wasze zwierzątka. Mój chomik miał na imię Edek. A wasze? Tak, a propos zwierzątek jeszcze. Pewnie jesteście ciekawi, czy ja należę do teamu z pieskami, czy z kotkami. Jak myślicie? Może ktoś już zgadł. Ja należę do teamu z kotkami. Mam w domu dwa kotki, a raczej dwie kotki. Chodźmy szybko otwierać kalendarz z Harry'ego Pottera, bo już nie mogę się doczekać, co tam znajdziemy. Mamy już przygotowany kalendarz. Zabrałam tutaj Harry'ego Pottera, żeby trzymał kciuki, aby w okienku numer 15 pojawiło się coś ciekawego, bo on też chce dostać punkt i bardzo mu na tym zależy. Chodź Harry, otwieraj tą 15. Zobaczymy, czy dobrze trzymałeś kciuki. I co tu mamy? Chwila zastanowienia, ale już wiem, słuchajcie. Harry wraz z Hagridem dotarli wreszcie do sklepu i będą wybierać różdżkę dla Harry'ego. Dobrze, wyciągnę zatem zawartość. Tak jak mówiłam, dostaniemy tutaj różdżkę oraz książkę z zaklęciami. A może zeszyt? Chyba tak, ponieważ tile nie jest nadrukowany, więc pewnie będzie tam miejsce do zapisek. Chodź tu Harry, dobrze trzymałeś kciuki. Udało się otworzyć okienko z fajną zawartością. Wysypmy zatem klocki i zbudujmy opakowanie na różdżkę. Zawsze ta scena z filmu, w której to właśnie Harry Potter udaje się do sklepu, aby zakupić dla siebie różdżkę, bardzo mi się podoba, ponieważ w tym sklepie jest taka fajna drabina, żeby dostać się na wyżej ułożone półki. Z filmów również bardzo kojarzy mi się właśnie taka drabina w jakichś bibliotekach. Z
Zawsze byłam ciekawa, jak to jest wejść na taką drabinę. Tak się prezentuje niezapisana księga, po prostu wpięty, zwykły, piaskowy tile. Harry będzie miał gdzie robić notatki. No i złóżmy opakowanie na różdżkę. Mamy różdżkę, drugą w zapasie oczywiście. Dajemy ją do pudełka. I tutaj mamy właśnie możliwość zamknięcia tej różdżki w pudełku. Bardzo fajnie to wygląda. Fajny ten element to dno pudełka. Jeszcze takiego elementu z Lego nie widziałam. Czyli w okienku znaleźliśmy opakowanie na różdżkę. Jedną różdżkę już tu włożyłam, druga w zapasie, no i taka księga. Myślę, że bardzo fajna zawartość okienka numer 15 w tym kalendarzu i duża szansa, że raczej będzie dzisiaj remis. No tak, bo te elementy, a zwłaszcza różdżka i to pudełko, to bardzo ważny element, jeśli chodzi o postać Harry'ego Pottera. Gdyby tego zabrakło w tym kalendarzu, no to czulibyśmy pewien niedosyt. Natomiast ten mały kotek z kalendarza Lego Friends, no nie może zostać bez punktu, ponieważ jest zbyt uroczy i słodki. Dziś zatem punkciki wędrują do obydwu kalendarzy. Ciekawa jestem, jak Wy oceniacie te zawartości. Czy również tak jak ja przyznalibyście punkcik dla kalendarza Lego Friends oraz dla kalendarza serii Harry Potter? Piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, zachęcam do subskrypcji kanału. Na pewno umożliwi mi to dalszy rozwój, bo to dzięki Wam takie kanały jak mój mogą się rozwijać. Jest to również dla mnie motywacja, gdy czytam wszystkie te komentarze, gdy widzę, że coraz więcej osób subskrybuje mój kanał. Wiem wtedy, że czekacie na moje odcinki i jest to niewątpliwie duża motywacja dla mnie. Was to niewiele kosztuje, a ja utwierdzam się w przekonaniu, że kanał, który postanowiłam założyć, podoba się mojej publiczności. A Was zapraszam na jutrzejszy odcinek z otwierania kalendarzy adwentowych. Ciekawa jestem, co jutro znajdziemy w okienkach. To cześć!